Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, ze mną zwycięski Darolew! Adzia! Ale muszę ci się przyznać, że jak stawiałem, to postawiłem... Nie na Disa stawiłem. No, dużo ludzi, dużo, ja wiem. No ale to jest... Dałem dużo wątpliwości. Dlatego, że się nie znacie na MMA, nie? No tak, na sporcie. No, dlatego, ja nigdy nie powiedziałem, że się znam. No, dlatego większość ludzi tak myślała i też przez pryzmat moich porażek, nie? Tak. Przez ostatnie porażki, ta porażka była, no, kiepska. No i przez to też, że jednak Dis w walce z Zonem, no dobrze się zaprezentował. Dla was. Dla mnie nie. Dla tych, którzy nie znają. Dla mnie nie, bo po prostu no, wiedzieliśmy, że oglądając jego walki, że no, jest bardzo do porobienia i umiejętności generalnie ma słabsze, bo to było widać już na wczorajszych media treningu. Także trener dobrze mnie nastawił, oczywiście głowa zapracowała. Mój wyjazd do Nepalu też mi dużo pomógł, także nic tylko. Cieszę się z tego, że udało się w końcu wygrać. Że dla ciebie to zero zaskoczenia? Zero. No może trochę było, ale ja byłem pewny, że wygram. Już po pierwszym baciosie już wiedziałem, że jest mój, bo było to mocne uderzenie, a jeszcze nie odpaliłem mojej kurwa technik, mojego czerwonego węża, także szykuję go na kogo innego. Dobra, Daro, bo no gdzieś tam pojawiły się takie teorie, taka narracja, że Disu bierze ciebie na tak przysłowiową przecierę, tak? Żeby zobaczyć, wrócić po tej operacji, po tym czasie niebycia, żeby, ciekawe, jak żeby cię zrobić i wziąć stają. Ciekawe, jak to jest, jak się dostaje w pierdol od niepełnosprawnego. No Disu, ale wiesz, były taka narracja, nie? Że ty masz być przecierą dla Disa. Tak, że do walki z Ksają. Tak, tak. No i co teraz? No przecierka była, ale w drugą stronę. To właśnie taki... Dobrze, że Dis tak skończył, a nie jeszcze gorzej, bo tak jak mówię, nie odpaliłem moich technik z Nepalu, także czy mam go na kogo innego? Dlatego był w stanie przeprowadzić jeszcze wywiady. No chyba tak, ale już mi go szkoda było po tym pierwszym ciosie, już widziałem, że jest mój. Ale szczerze, to Disu bardzo pozytywnie się o tobie wypowiadał teraz na wywiadach. Tak, słyszałem, no ale wiesz, że jakbym dostał taki piernicz, to też może bym tak, wiesz, mówił, ale aczkolwiek nie, no ja, wiesz, podeszłem do niego, podziękowałem mu za walkę, po walce nie ma między nami żadnej spiny, konflikt wyjaśniony, także to był taki malutki konflikt, no ale był, coś tam było. Dobra. A jeśli chodzi o jeszcze o Disa, no to powiedział, że masz kowadło w łapie, żeby się absolutnie z ciebie nie wyśmiewać, że no jesteś kawał zawodnika. Jeśli ci w głowie dobrze przeskoczy, tak powiedział. Pamiętam, że tak samo mówił kiedyś Filipek po walce naszej, że na początku tak mówił, a później znowu coś tam, wiesz, nie? Nawirował. Zaczął się wyśmiewać. Ale widzisz, ze mną walki nie wziął. Dwie walki odmówił. Dwa razy dostał propozycję i odmówił. Filipek. Tak. Ale teraz już, już nie ucieknie, co? No, prawdopodobnie skakał tu jak małpa. Był dzisiaj, że skapał jak małpa. Ale już nie ucieknie, chyba, co? Na pewno nie będzie walki, bo nie? Tak jak mówię, nie, no on jest obsrany, no nie ludzie. No. Dwa razy jak odmawiasz walkę, to jak możesz chcieć, kurwa, za trzecim razem? Nie, no Darek, ja myślę, że walka rewanżowa między tobą a Filipem jest nieunikniona, to się musi wydarzyć. Powinna się wydarzyć, musi. Ale nikogo nie lajcami nie przyciągniesz do tego, nie? No niby nie, ale... No dobra, ale ty jak na to teraz patrzysz, to jesteś taki właśnie zniechęcony już do tej walki z Filipkiem, czy mimo wszystko jak się dogadacie, zgodzi, to bierzesz to? Czy już nie, tak, nie, już tak lajtowo, już tak? Mam tak szczerze nawet powiedziawszy wytegowane. Ale tu mam innego przeciwnika, bo nie wiem, tego kurwa guźca, wieprzka, którego trzeba ciężko znokautować i tak myślę, że 30 sekund muszę go skończyć. To musi być ciężki knockout i odpalę na niego te moje ciężkie techniczki z Nepalu i musimy go wyjaśnić, bo tak jak on mnie obraża, nawet chyba dzisiaj tam w klatce chyba mnie obrażał, wczoraj na breakfastie też coś by tam... Właśnie, tylko... Powiedz właśnie, o co chodzi z tym śniadaniem, z tą spiną. Strasznie mnie tam wyzywał, brzydkie słowa, jakieś tam... Mówię ci, gość jest odklejony, jakiś hibernatus, nie wiadomo skąd oni go odkopali. Nie no, muszę go wyjaśnić. Tak mnie irytuje ten gościu, że no, będzie smaszy ten kraszy, obiecuję 30 sekund, nie będzie co zbierać. A skąd się zaczęła ta spina wasza? Wiesz co, on tam kiedyś mówił, że niby ja go wyzywałem gdzieś, że to jest gówno prawda, bo on gdzieś
ktoś mi przesłał filmik, gdzie on z kimś tam rozmawia, jakiś gość jemu mówi, czy Daro, byś coś tam napieprzył, czy coś tam, on tam wiesz, o tego kurwa niepełnosprawnego tak samo, nie? Więc wiadomo, ja mu odpowiedziałem raz, nie, że go cały czas wyzywałem i on to podciął, że niby wie, że niby wszystkich wyzywam. Okej, okay, wyzywałem jego może raz, ale raz, a nie ileś tam razy, bo to bez przesady, kurwa. Jak mnie ktoś raz obrazi, to ja nie będę, wiesz, no zlewa mi to za przeproszeniem. A on wie, że obraził się i od razu ci ciśnie od takich, od takich. No to co byś powiedział o takim człowieku? Odklejony, no odklejony, trzeba go wyjaśnić. Powiedz mi, Daro, może ty teraz wejdziesz, wepchniesz się w kolejkę, wyrzucisz disa i to ty zbliżysz się do walki z Ksają. Nie no, gdzie zmyja z Ksają? No, czemu nie? Coś ty, nie. Dlaczego nie? Nie, ja uważam, z disa, nie, z disy mamy dobre kontakty, dobre relacje. Disu jest takim człowiekiem, mi się wydaje, mało konfliktowym. Disu czy Ksajo? Ksajo. Także nie widziałbym z nim. Nie. Ty musisz mieć jednak... Fajny facet, ty musisz mieć mięso, co? Niech zostanie, jest fajny facet, także spoko. Ty musisz mieć mięso, co? Ja muszę być takiego guźca, wiesz, na przetarcie. No dobra, ale jeśli chodzi jeszcze o twoje rewanże, to może Świerczewski. Bo to jest zadra, która pewnie ci ciąży gdzieś tam czy z tyłu ja wiem, głowy. Czy ja wiem? Widzisz, nie, bo widzisz, bo ze Świerczewskim to było tak, że to był, można powiedzieć, kolega klubowy kiedyś. No. U Mirka żeśmy razem trenowali, ta walka, po prostu włodarze mnie poprosili, żebym tą walkę zrobił z Piotkiem. Troszkę tam było między nami takich sprzeczek, można powiedzieć, ale to jest sportowiec, nie? To jest naprawdę sportowiec, gościu fajny, też spoko, nie mam do niego żadnej spiny. Wygrał, okej, okay, wygrał, odniosłem wtedy kontuzję, więc ja potrzebuję naprawdę ludzi, z którymi mam konflikt, a nie, że wiesz, wysypiesz mu pieprz, a on zrobi z tego panikę, no to kurde, wiesz o co chodzi, nie będziemy... Wiecie o co? No, ja muszę mieć gościa, który jest, musi być autentyczna spina, nie, tak jak z tym na przykład Guzikiem. A to wolisz walkę z Guzikiem niż z Filipkiem? Wolę teraz tak, tak? Teraz tak, teraz mówię tak. Żarty. No teraz tak, bo wiesz, no tak jak on mnie wyzywa, no to Filipie mnie tak w życiu nie wyzywał, no bez przesady. To mnie zdziwiłeś. Dlaczego? Że jakby ci ktoś tak cisnął, tak samo byś tam... No dobra, ale to jest takie ciśnięcie chyba bez jakiegoś, wiesz, podłoża, nie? Że on cię wyzywa... Nie, no on mnie normalnie wyzywa, mówi, że jestem odklejony, że jestem niepełnosprawny, że jestem idiota, że jestem... Wszystko za mnie robi EBB, no to jak możesz takiego... Musi być, wiesz. Jak takiego gościa możesz normalnie traktować normalnie? No to jest odklejenie. Musi być, wiesz. Nie chcę przeklinać. To czekamy na tę walkę, no bo jak mówisz, że to musi być... Musi być odpalony i musi być ciężko znokautowany. Jak go ciężko znokautuje, nie będę obiecywał, bo wiadomo, walka to walka, ale tak jak mówię, jak odpalę się, zrobię mojego czerwonego węża, no to będzie masakra. Dzięki, Daro. Dzięki, pozdrawiam wszystkich twoich widzów. Ela. Dzięki, Daro. Najlepsze antyfakty w internecie.